Ktoś nam kiedyś powiedział, że powinno się tutaj posadzić las, bo to gospodarstwo się do niczego innego nie nadaje. A? Zalineczko. Tak. Czasami mieszaniec potrafi dać więcej mleka niż rasowa koza. Pyłki przetworzone w pierzgę są rewelacyjnymi antyoksydantami. Jest to również skład magazynowy różnych rzeczy, również do hodowli kóz, tak? Ale tu jest moje podstawowe hobby, że tak powiem, tak? Czyli nie tak go szepczesz do niego i może cię posłucha, tylko jasno i wyraźnie. Zauważyłam jakieś zmiany i zaczęłam poszukiwać czegoś. Okazało się, że na świecie ludzie robią już od dawna rzeczy, które mi wtedy przyszły do głowy, czyli robią warsztaty w asyście koni. Generalnie konie potrzebują treningu, bo nie można im powiedzieć proszę idź się potrenuj, pobiegaj i miej kondycję. Tylko jakby jestem odpowiedzialna za to, żeby konie były w kondycji i nie zrzucały ludzi. Konia luźno w ciele, luźno w ciele, luźno, fajnie w ciele. Przyjechaliśmy tutaj obejrzeć dom, który nam się bardzo spodobał. Okazało się, że do tego domu doczepione jest ponad 200 hektarów ziemi. Sprzedaliśmy mieszkanie, wystarczyło nam akurat na 10% wadium i resztę przez długie lata spłacaliśmy. Chodźcie. Więc jak większość osób, które spędziły prawie 20 lat w korporacji, hoduje kozy. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że to nie jest kwestia danej pracy, tylko kwestia tego, że ja już nie chcę pracować dla kogoś w korporacji, że chcę się koniecznie zająć czymś własnym. Praca przy kozach często wiąże się z tym, że człowiek jest bardzo zmęczony fizycznie, ale mam wolny umysł i wieczny uśmiech na twarzy. Patrzę na taki blok styropianowy, jak mam tutaj, tak? I wyobrażam sobie, co jest w środku. Przedramię z karwaszem i dłoń. Ogromna, ponieważ jest to ork. Może nie jestem oryginalny, ale to lubię. Pojawili się w międzyczasie pszczelarze, którzy po prostu przywieźli swoje ule, postawili je w miejscu, w którym stwierdzili, że będzie im dobrze. To uspokojenie, to odstresowanie, całe życie w pracy, całe życie w gonitwie, a przy pszczołach nie wolno. Jak byłam mała, to sobie wyobrażałam, że właśnie będzie jakaś stajnia i ja będę tam jeździć i to by było po prostu spełnienie moich marzeń, także to się dzieje. To jest inne miejsce. Tutaj tak jakby unosi się pierwiastek kobiety. No kobieta prowadzi tą stajnię. Jest to też nie jest taki typowy pensjonat, gdyż nie ma tutaj tabunu klientów, dużo koni. Jest dużo koni, ale co jest fantastyczne, to że to są młode konie, które przychodzą na świat. To właśnie w tym miejscu, więc to jest takie fajne bardzo. I jak zaczęłam robić pierwsze sery, no to stwierdziłam, że nie, to nie jest to na pewno ja się do tego nie nadaję. No i z takim pierwszym serkiem poszłam do siostry, żeby wyraziła swoją opinię, bo ona zazwyczaj jest krytyczna. No i jak ona wpadła w zachwyt, to stwierdziłam, że nie jest tak źle. No i potem poszło. I zaczęłam te sery robić już z taką, faktycznie z taką pasją. To jest podstawa naszego planu na permakulturę. Takie właśnie pojawianie się kolejnych osób, które będą miały kolejny pomysł na życie. Na przykład ktoś chciałby hodować owce, będzie tutaj bardzo mile widziany. Nawet możemy jakby wchodzić w to finansowo. Coś następnego, co mogłoby się pojawić, to byłyby kury, bardzo przydałyby nam się warzywa. Mamy też dużo budynków, w których nie za wiele się w tej chwili dzieje. Mamy miejsce na duży warsztat ślusarski, na warsztat stolarski. Mamy miejsce, w którym można by zorganizować agroturystykę. Jeśli ktoś ma własny pomysł na startup i chciałby do nas dołączyć, to
Zapraszam do spotkania, do przyjazdu tutaj.